Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii 10 Inspiracji, w którym omówimy 10 pomysłów na rośliny do cienia. Jak na pewno zdajecie sobie sprawę, miejsca, do których dochodzi niewiele światła, bywają bardzo trudne do obsadzenia. Pojawia się więc takie pytanie, co posadzić w cieniu? Rabata pod koronami drzew lub po północnej stronie domu, muru, wysokiego żywopłotu czy parkanu. Na każdej posesji można znaleźć przynajmniej kilka takich stanowisk skąpanych w cieniu albo oświetlonych tylko przez kilka godzin w ciągu dnia. W takich miejscach poradzą sobie idealnie rośliny przyzwyczajone do niewielkiej ilości światła, czyli cieniolubne. Jest ich naprawdę zaskakująco dużo, zarówno wśród krzewów, jak i bylin oraz pnączy. Natomiast ja w tym filmie krótko przedstawię Wam 10 roślin cieniolubnych, które uważamy za szczególnie atrakcyjne i łatwe do ciekawego zaaranżowania. Zanim zaczniemy, wspomnę jeszcze tylko, że wszystkie zdjęcia, które zobaczycie, pochodzą z projektu Busem przez Polskie Ogrody. A teraz już bez zbędnego przedłużania możemy przejść do kategorii pierwszej, czyli do bluszczu. Jest to długowieczne pnącze o wiecznie zielonych skórzastych liściach, które w naturze rośnie silnie. Potrafi wspiąć się do wysokości ponad 20 metrów. Radzi sobie bez podwiązania czy specjalnych kratek. Trwale przywiera do chropowatej kory drzew, skał czy murów za pomocą takich korzonków czepnych. Posadzony przy ogrodzeniu z siatki będzie przeplatał się pomiędzy oczkami, aż powstanie taka gęsta kurtyna. A jeśli będę nie natrafił na żadną podporę, to położą się po ziemi i zakorzenią, z czasem tworząc taki szczelny kobierzec. Kategoria druga, czyli Hakonechloa. Jest to jedna z niewielu traw ozdobnych, która jest odporna na zacienienia. Tworzy gęste, półkuliste kępy łukowato wygiętych źdźbeł, które przypominają trochę fontanny. Po kilku latach osiąga 50-70 cm wysokości i 2-3-krotnie większą średnicę. Kwitnienie nie jest jednak jej mocną stroną, ponieważ wiechy drobnych kwiatów pojawiają się licznie późnym latem, jednak ledwo je widać pośród liści. Szczególną popularność zdobyły odmiany o barwnych liściach, żółtych albo limonkowych, a jaśnią przebarwiających się na pomarańczowo lub brązowo-fioletowo, a potem zachowujących dekoracyjność przez całą zimę. Przy okazji chronią one rośliny przed mrozem, a więc nie należy ich usuwać aż do przedwiośnia. Jest to roślina, która idealnie pasuje do orientalnych, naturalistycznych i nowoczesnych ogrodów. Sprawdzi się jako roślina okrywowa, w roli obwódki oraz w pojemnikach. Świetnie czuje się nad brzegiem oczka wodnego. Preferuje półcień, znosi na słonecznie tylko wtedy, jeśli ma zapewnione stale wilgotne podłoże. Uwielbia zaciszę, osłonięte od wiatru stanowiska oraz bogate w próchnicę, przepuszczalne, ale niezbyt suche gleby o lekko kwaśnym odczynie. Kategoria trzecia, czyli hortensja pnąca. Jest to jedyne pnącze wśród hortensji i o ile pozostałe najlepiej czują się w półcieniu, to ona znosi nawet pełne ocienienie. Jest długowieczna, rośnie wolniej od bluszczu i jest mniej ekspansywna, jednak po latach potrafi wspiąć się do wysokości 10-20 metrów. Przetwierdza się do podpór za pomocą korzonków czepnych, które wrastają we wszelkie nierówności. Od czerwca rozwija talerzowate kwiatostany o ażurowej budowie, z dużymi białymi kwiatami płonnymi przy brzegach i drobnymi kwiatami płodnymi w centrum. Można ją stosować podobnie jak bluszcz. Pięknie wygląda oplatając pnie drzew, porastając mury, fasady i kratki, a także jako roślina okrywowa. Hortensja pnąca lubi zaciszne, częściowo ocienione miejsca i przepuszczalne, ale stale lekko wilgotne gleby bogate w próchnicę i mające lekko kwaśny odczyn. Jest całkowicie mrozoodporna, ale dość wrażliwa na suszę, zwłaszcza w młodym wieku. Kategoria czwarta, czyli funkie. Są to podstawowe byliny do cienia. Istnieje wiele tysięcy odmian będących wielokrotnymi mieszańcami kilkudziesięciu gatunków z tego rodzaju. Słyną z okazałych, wyjątkowo dekoracyjnych liści zebranych w gęste, regularne kępy. Zależnie od odmiany znacznie różnią się wielkością. Średnica kępy waha się od zaledwie 10 cm do nawet 2 metrów. Liście mogą być jednobarwne lub wzorzyste, z barwną obwódką czy kolorową plamą w centrum blaszki.
prezentują wszelkie możliwe kombinacje różnych odcieni zieleni, żółci, bieli, a nawet błękitu. Rośliny te są niezwykle uniwersalne. Pasują do ogrodów nowoczesnych, swobodnych i orientalnych. Pięknie wyglądają na rabatach, wokół pni drzew, obok zbiornika wodnego i w roli obwódki. Można je z powodzeniem uprawiać w pojemnikach. Są w pełni mrozoodporne, ale w okresach suszy wymagają podlewania. Tutaj w ramach takiej ciekawostki dodam, że wymagania świetlne roślin zależą nie tylko od gatunku. Chlorofil, czyli taki zielony barwnik roślinny, odpowiada za zdolność do fotosyntezy. Im jest go więcej, tym fotosynteza przebiega wydajniej, a jednocześnie liście przybierają coraz bardziej nasycony odcień zieleni. W słońcu rośliny mają pod dostatkiem światła, więc wystarcza im niewielka ilość chlorofilu. W cieniu, gdzie każdy promyk słońca jest na wagę złota, rośliny muszą wyłapać każdy kwant energii świetlnej, dlatego potrzebują dużych ilości barwnika fotosyntetycznego. W efekcie odmiany o barwnych liściach w głębokim cieniu zielenieją, bo gromadzący się w liściach chlorofil przesłania kolorowe zdobienia. Kategoria piąta, czyli bergenia. Jest to w zasadzie taka bylina nie do zdarcia. Tworzy grube, pełzające kłącza zakończone rozetami dużych, skórzastych liści o grubych ogonkach. Jesienią przebarwiają się na czerwono-purpurowo, ale pozostają żywe do wiosny i dłużej. Z początkiem nowego sezonu przynajmniej część z nich warto usunąć, żeby zrobić miejsce dla nowych. Od końca marca roślina wypuszcza baldachę dzwonkowatych, miododajnych kwiatów. Przeważnie są one różowe, ale istnieją też odmiany kwitnące na biało. Bergenia dobrze rośnie praktycznie w każdej glebie, z wyjątkiem tych silnie kwaśnych. Lubi stałą, umiarkowaną wilgotność, ale dobrze znosi chwilową suszę. Bergenia ze względu na całoroczną atrakcyjność i wybitną wytrzymałość sprawdzi się praktycznie wszędzie. Na rabatach może rosnąć pojedynczo, w większych grupach lub jako obwódka. Może otaczać pnie drzew lub pełnić funkcję rośliny okrywowej. Dobrze czuje się również na skarpach, nad brzegiem oczka wodnego i w pojemnikach. Kategoria szósta, czyli barwinek. Jest to taka rodzima leśna krzewinka, doskonale przystosowana do naszego klimatu i w pełni mrozoodporna. Jego pędy gęsto pokryte zimozielonymi liśćmi ścielą się po ziemi i co jakiś czas zakorzeniają. Roślina rozrasta się szybko, tworząc gęsty, ciemnozielony dywan o wysokości tylko 10 do 20 cm i wielometrowej średnicy. Niewielkie fioletowe kwiatki rozwijają się bardzo licznie przez całą wiosnę, ale kwitnienie w znacznie skromniejszej wersji może trwać nawet do jesieni. W cieplejszych regionach kraju sprawdzi się również ciepłolubny barwinek większy, który zgodnie z nazwą wygląda jak powiększona wersja poprzedniego gatunku. Ma okazalsze liście i kwiaty o średnicy do 5 cm. Obie rośliny idealnie nadają się na ukrywę do cienia. Najlepiej czują się w stale delikatnie wilgotnej, przepuszczalnej, lekko kwaśnej glebie bogatej w próżnicę. Przechodzimy do kategorii siódmej, czyli do różaneczników. Zwyczajowo, choć nie do końca poprawnie, gatunki z rodzaju rododendron dzieli się na różaneczniki o zimozielonych, skórzastych liściach oraz zrzucające liście na zimę azalie. Dzięki wiecznie zielonym liściom są atrakcyjne cały rok, pod warunkiem, że mają zapewnione odpowiednie warunki. Różaneczniki lubią cień lub półcień i zaciszne stanowiska. Potrzebują stale lekko wilgotnej gleby, bogatej w próchnicę, koniecznie silnie kwaśnej. Jest to roślina, która doskonale sprawdzi się w ogrodach parkowych, naturalistycznych, leśnych, japońskich i nowoczesnych, a co ważne, można ją uprawiać również w pojemnikach. Kategoria ósma, czyli cis. Jest to ewenement wśród iglaków. Nie dość, że doskonale znosi cięcie i strzeżenie, to wręcz uwielbia cień. Odmian jest mnóstwo, ale niemal wszystkie pochodzą od cisa pospolitego lub pośredniego. Różnią się wysokością i pokrojem. Od wąskich i wyprostowanych polecanych na żywopłot, przez rozłożyste krzewy do sadzenia solo, po karzełki o wysokości i średnicy poniżej pół metra. Jest to krzew do każdego ogrodu, niezależnie od stylu. Częste, regularne strzyżenie skłania go do zagęszczania pokroju.
Jest idealny na zimozielone obwódki formowane żywopłoty i topiary, czyli takie roślinne rzeźby. W naturalistycznym ogrodzie może rosnąć solo jako swobodny, dość luźny krzew. Lubi ocienione, osłonięte stanowiska, ale podlane od czasu do czasu toleruje nasłonecznienie. Jest po nim mrozoodporny, a szkodniki omijają go szerokim łukiem i co ważne radzi sobie w każdej glebie z wyjątkiem suchych lub podmokłych. Kategoria 9, czyli bukszpan. I w zasadzie jest to taki liściasty odpowiednik cisa. Może być identycznie stosowany, równie dobrze znosi, a wręcz uwielbia cięcie i strzyżenie. To kolejny uniwersalny materiał na obwódki, formowane żywopłoty i żywe rzeźby. Zimozielone drobne listki i bardzo gęsty pokrój to jego znak rozpoznawczy. Świetnie znosi zacienienie, może rosnąć w każdej glebie oprócz skrajnie suchych, podmokłych i kwaśnych. Toleruje suszę, jest mrozoodporny, ale w najchłodniejszych częściach kraju dla pewności lepiej sadzić go w miejscach osłoniętych od wiatru. Muszę tutaj jednak niestety zaznaczyć, że bukszpan jest bardzo podatny na choroby grzybowe i szkodniki. Od kilkunastu lat zyskał nowego groźnego wroga, czyli azjatycką ćmę bukszpanową, której gąsienice potrafią całkiem ogłosić krzew z liści. Przechodzimy teraz do ostatniej, 10 kategorii, którą jest pióropusznik. Na pewno większość z Was na pytanie o taką typową, cieniolubną roślinę z marszu odpowiedziałaby paproć. Istnieją setki gatunków paproci i praktycznie wszystkie kochają cień. Wiele z nich jest popularnie sadzonych w ogrodach, jednak najczęściej można spotkać konkretny gatunek, mianowicie pióropusznik. Jest to rodzima leśna paproć spotykana w całym kraju. Nazwa doskonale oddaje jej wygląd. Tworzy efektowne pióropusze olbrzymich liści, podobne do strusich piór. W korzystnych warunkach osiąga od 1 do 1,5 metra wysokości. Jak wiadomo, paprocie nie kwitną, jednak niektóre, w tym pióropusznik, rozwijają specjalne liście, wyraźnie odróżniające się wyglądem od pozostałych. Jak większość paproci, pióropusznik lubi wilgoć i cień, ale wyróżnia się dużą tolerancją na nasłonecznienie. Jest w pełni mrozoodporny, nie choruje i nie lubią go szkodniki. Preferuje wilgotne, próchnice gleby o kwaśnym odcieniu. Jest wrażliwy na przesuszone gleby i mrozoodporny. Ze względu na pokaźne rozmiary oraz dużą ekspansywność, potrzebuje sporo miejsca, inaczej zagłuszy inne rośliny. Pióropusznik pasuje do ogrodów naturalistycznych, orientalnych i nowoczesnych. Najlepiej wygląda w leśnych zakątkach. A więc podsumowując, rośliny cieniolubne można znaleźć wśród krzewów, krzewinek, bylin i pnączy, więc bez trudu da się z nich stworzyć różnorodne kompozycje. Ja Wam bardzo serdecznie polecam skorzystanie z tego typu roślin, ponieważ to myślę, że rozwiąże bardzo wiele problemów, które napotykamy na co dzień w ogrodach. Mam nadzieję, jak zawsze, że film Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!